Karma rodowa, daty i zbieżność, czy przypadek? Zobaczcie sami. Klientka poznaje mężczyznę, który bardzo jej się podoba. W tym samym czasie dowiaduje się, że jej wuj popełnił samobójstwo. Związek ich nie przetrwał, bo był połączony na poziomie podświadomym tym wydarzeniem ze śmiercią w rodzinie klientki. Niedługo po tym klientka poznaje mężczyznę, w którym się zakochuje, którego zostaje żoną i z którym ma dziecko. Dziecko rodzi się dokładnie w tym samym dniu, w którym miał urodziny wuj, który popełnił samobójstwo. Przypadek? Nie sądzę. Ogarnij się i zacznij żyć na własnych zasadach ze świadomością tego, że w życiu przypadek nie istnieje. Jest plan, który bardzo często powtarza się w historii rodu. I ty też możesz ją zauważyć, możesz ją poznać. Po to, żeby ona przestała, ta historia, mieć wpływ na twoje bieżące życie, jeśli tego sobie aktualnie nie życzysz. Ogarnij się i zacznij żyć po swojemu. Zapraszam na grupę na Facebooku, a link do mnie znajdziesz w moim bio. Do zobaczenia.